Wziące ksiądz proboszcz gospodynie strasznie głupio i strasznie skąpo. Jeść dawała porobkom mało, a chciała, żeby dużo robiły. Aż jeden wypatrzył klucze do piwnicy i pokryją mu śmietankę ze spiją. Poznała się gospodyni prędko, ale przyłapać nikogo nie przyłapała. Strasznie jej było szkoda tej śmietany, no, szukała ciągle nowego ukrycia, a wreszcie becułkę ze śmietaną do kościoła wtoczyła. Parobek nie był w ciemię bity i do kościoła ty strafił. Podkradł klucze od kościelnego i śmietankę dali podpijął. Raz wziął kapkę śmietany. Zrobił nią ślady od becki aż do ołtarza i na końcu wargi świętemu Janowi umazał. Przychodzi gospodyni drugiego dnia do kościoła. Patrzy, a tu ślad. No idzie za nim, idzie, aż do figury świętego Jana. Spogląda do góry, a ten ma całe usta w śmietanie umocone. Głupia była baba, oj głupia. Nie dość ze świętemu Janowi naoblizała, to jeszcze złapała kija i lo go po głowie raz i drugi. Utrąciła mu nosa, bo był próchniaty. Wreszcie opamiętała się i aż do proboszcza z krzykiem poleciała. Proboszcz nakrzyczał na nią, aż poczerwieniał ze złości. Panie Boże! Co tu robić? Panie Boże, co tu robić? No wszystko by może i ucichło, ale akurat odpust w parafii na świętego Jana Patrona się zbliżył. Proboszcz na różne sposoby zachodził w głowę coś z tym świętym Janem zrobić. Zebrał wszystkich chłopów i dokładnie im całą historię opowiedział. No kupić nie możem, nieporadno, pieniędzy nie ma. A no nie ma! Pan Bóg urodzaju nie dał. Chłopy radziły, radziły, aż wreszcie któryś krzyknął: jest po sąsiedzku Józef Bzików, chłop zdatny, ze zdatniejszy go nie znajdziesz. On i nawet do naszego świętego Jana to podobny jest. Postaw ma go w ołtarzu. Jak go przystroję, to i nawet biskup się nie pozna. Wszystkim ten pomysł przypadł od razu, nawet proboszczowi. Posłali po Józka. Pytają, czy w dzień odpustowy wytrzyma stać na ołtarzowym filarze. No, Józek się trochę wykręcał, ale jak ksiądz kazali, no to musiał. Jesteś chłop silny. A jakbyś nie wytrzymał, to się obcysł ścianę. Wreszcie przyszedł odpust. Nazjeżdżało się ludzi, a i duchowieństwa na palcach nie zliczyć. Porozsiadali się w konfesjałach i grześników spowiadają. Józek, przystrojony jak trza, stał na ołtarzu od samego rana. No ale znudził się już z tym staniam i zaczął głowę przekręcać. W okno kościoła patrzeć. Widzi swoją chatę. Dym wali z kumina. Po co uzeje głodny? Od wczoraj nic nie jadł, żeby do wykutki nie musiał z ołtarza schodzić. Ale wszystko to jest co nic. Wytrzymałby może i do końca, ale widzi, że w jego kuńcynie pasie się bydło sąsiada. Spojrzy na niego, a on rozmudlony stoi przy ołtarzu. No, znowu spojrzy na bydło i wytrzymać nijak nie może. Nawróć to bydło.
Wszyscy głowy podniosły, gęby pootwierały, gapią się. Zerknął im probost, co kazanie głosił. Józek znowu spoziera na bydło i wytrzymać nijak nie może. Nawróć to bydło! Sąsiad poszedł od ołtarza na pole. Stanął koło końcyny i dalej zdrowaśki klepie. No wiedział, że Józek z ołtarza nie zejdzie, to niech sobie bydełko jeszcze trochę poskubie. Ksiądz prowodz ze śmiechu już prawie nie może, ale zambuny nawołuje. Słyszycie? Parafianie? Święty! Święty Jan każe was nawracać! To jest cud! Istny cud! W kościele zrobiło się cicho. A Józek z ołtarza jak nie ryknie. Nawrócisz czy nie nawrócisz? Nawróć to bydło, ty stary faryzeusie! A sąsiad przy bydle dalej stoi. Józek już tego nie wytrzymał. Skoczył z ołtarza i we drzwi główne. A baby w krzyk. Święty uciek! Łapać! Uciek! Uciek święty Jan? Ksiądz probost tylko parafianom dobrotliwie przygani. Grzeszny narodzie, popraw się. Popraw w duchu swoim i nie wyrządzaj bliźniemu swemu, co tobie jest niemiłe. Szła z mlekiem w piersi w zielony sad, aż ją w olszynie zaskoczył gad. Skrętami dławił, ująwszy w pół, od stóp do głowy pieścił i truł. Uczył ją wspólnym namdlewać snem, pierś głaskać w dłonie porwanym łbem. I od rozkoszy trwalszej nad zgon syczeć i wić się i drgać, jak on. Już me zwyczaje miłosne znasz, zwól, że przybiorę królewską twarz. Skarby dam tobie z nadmorskich den. Zacznie się jawa, skończy się sen. Nie zdzielaj łuski, nie zmieniaj lic. Nic mi nie trzeba i nie brak mi nic. Lubię, gdy wąsem równasz mi brwi. I z wargi nadmiar wysysasz krwi. I gdy się wijesz wzdłuż moich nóg, łbem uderzając o łoża próg. Piersi ci chylę jak z mlekiem dzban. Nie żądam skarbów, nie pragnę zmian. Słodka mi śliny wężowej treść. Bądź nadal gadem i truj i pieść. Pewien osioł, co myślał o sobie Bóg wie co i Bóg wie co sobie wyobrażał, jednego razu, idąc ulicą, spotkał rzeźbiarza. I tak do niego. O, chyba sam Jowisz tu pana niesie. Świetnie, żem pana przydybał. Zrobi pan moje popiersie. Żeby pan wie, z mojej gęby blask taki bił i dowcip, no, krótko mówiąc, żebym przeszedł do potomności. Najlepiej, wie pan, w marmurze. Nie, nie w marmurze, w granicie, bo granit trwa jeszcze dłużej. W granicie to znakomicie. A może spisz? Co pan mniema, żeby tak, panie, ze spiżu? Widziałem przed laty trzema coś takiego w tym
W Paryżu, przedmieście, pnie się powoli cisza. Igraszki słońca, a torspa nie stoi i stoi, a pod nim kolumna jońska, dalej maliny i woda. O, fotografię mam tu. A może po prostu ze złota, a oczy z wielkich brylantów. Mistrzu, niech pan się postara, nie będę zwlekał z zapłatą. A może w chmurach? Z gitarą, mistrzu, ach, co pan na to? Rzeźbiarz tak odparł. Pomału, wszystkie projekty są dobre, tylko że brak materiału. To, dyrektorze, problem, bo jeśli chodzi o pana, to takiego szukaj ze świecą. Rzecz musi być wychuchana, a nie tak, żeby byle co. Ja mam dla pana materiał. Co nie ma go w żadnym sklepie. Przepraszam, jaki materiał? Przyjdzie zima, śnieg spadnie, to pana ulepię. Ciężko się żyło Jaśkowi z Kaśką. Chociaż sam był cichy i pracowity, to z Kaśki był taki flejtuch, a w chałupie bida aż piszczała. Kaśka to niespotykaną tylko gębę miała i uchachaną od ucha do ucha, a i gadali, że i stoło psów nie przeszczeka. Dobrze, że dzieci nie mieli. Ludzie Jaśka lubili, to wołali go do roboty, ale Kaśki to nikt nie wołał. A Jaśko, kiedy poszedł do bogatszych, najadł się po ludzku, czasem przyniósł coś do domu, do jedzenia, albo do ubrania dla siebie, albo dla Kaśki. Ale jak Kaśka się w coś ubrała, to chodziła w tym niełatanym i niepranym, aż z niej kawałkami leciało. Aż raz przyszła taka bida na przydnówku, że najbogatsi ledwo przędli, a biedacy to aż się z głodu chwieli. Jaśko pracował u bogatszych, to jakoś sobie dawał radę, ale Kaśka zachorowała i umarła. Jaśko nie wiedział, co robić. Baba na ławie prawie goła. Księdza wołać nie wypada, a i złamanego grosza w chałupie nie ma, a przecież ksiądz za darmo nie przyjedzie. Zajrzał Jaśko do skrzyni, a tam tylko jedna bluzka. I to dla Kaśki za mała. Przykrył nią wstydliwą część ciała i zastanawia się, co robić z tym pogrzebem. No przecież ksiądz nie przyjedzie, nie? No to stwierdził, że sam księdza zastąpi. Chodził czasem na pogrzeby, widział, co się dzieje. Ksiądz zgadał coś o zasługach zmarłego, no i coś tam trochę po łacinie. Więc stanął nad zmarłą i zaśpiewał. Jak robiła, tak miała, nie ma czym przykryć ciała. Miała jeden garnitur, przykryła se pitor. Całkiem nieźle to mu wyszło, bo to i o zasługach zmarłej było, a i łacina się znalazła.